Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Targowisko w Kępnie będzie czynne we wtorki, piątki i teraz także w soboty. Radni gminy Kępno przyjęli nowy regulamin funkcjonowania placu handlowego opracowany przez spółkę Projekt Kępno. Nowe zmiany wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Karolina Pilarczyk-Dworaczyńska, prezes spółki Projekt Kępno, która zarządza targowiskiem, jest przekonana, że nowe zmiany wyjdą na dobre zarówno handlującym na targowisku, jak i klientom. Podstawową sprawą jest to oczywiście handel w sobotę. Wydaje nam się, że to już od dawna powinno być wprowadzone w Kępnie. Dlaczego handlujący mają wyjeżdżać do innych miejscowości, żeby móc prowadzić swoją działalność, tą, którą prowadzą w dni robocze u nas. Oprócz tego, dlaczego osoby pracujące nie mogą dokonywać zakupów na targowisku? Trudno, żeby we wtorki czy w piątki te osoby, które są w pracy, mogły z tego korzystać, tak? Chcemy wyjść naprzeciw potrzebom handlujących, ale również osób korzystających. Mówi Radiosud prezes spółki, która ma już opracowaną koncepcję modernizacji kępińskiego targowiska. Rozmawiamy od dłuższego czasu z burmistrzem. Przedstawiłam swoje pomysły na zmodernizowanie tego obiektu, również wprowadzenie kilku udogodnień. Na razie spotkało się to, że tak powiem, z zainteresowaniem. Oszacowaliśmy sobie to ramowo, przedstawiłam wizualizację, również na komisjach radnym. Widzę, że jest przychylność, oby udało nam się zgromadzić środki i być może w przyszłym roku już uda nam się w pierwszej połowie roku zmodernizować ten obiekt. Czy remont byłby całkowity, czy tylko wprowadzone zostałyby jakieś niewielkie korekty? Najbardziej kosztowna jest kwestia utwardzenia. Myślimy o tym, żeby tylko rozszerzyć plac targowy, poprawić kwestie komunikacji, czyli wjazdy, chodniki, może trochę ażuru, żeby też mieć miejsce dla parkowania aut, z których z kolei handlują nasi handlujący. Ale najważniejsze dla nas jest zadaszenie części, wprowadzenie jakiegoś porządku, czyli alejek handlowych, uporządkowanie ich. Już teraz widać zmianę gołym okiem, już skończył się handel na parkingu, można spokojnie podjechać, zaparkować i wejść na płytę targowiska. Kluczowe jest dla nas ogrodzenie, zadaszenie, utwardzenia. To są już takie podstawowe kwestie. Udało nam się w tym roku już doprowadzić siłę. Udało nam się również oświetlenie założyć nowe, dzięki tutaj wsparciu gminy, więc wydaje nam się, że sukcesywnie będziemy doposażać ten obiekt. Karolina Pilarczyk-Dworaczyńska przyznaje, że wysokość opłat na razie pozostanie na tym samym poziomie, ale będą wprowadzone dodatkowe stałe opłaty abonamentowe. Nie ukrywam, że chciałabym, aby skończyło się to czekanie od godziny 5 na wejście, żeby walczyć o to miejsce. To już nie są te czasy, żeby się, że tak powiem, szarpać o lepsze miejsce handlowe. To wszystko można usankcjonować. Będą kwestie rezerwacji, stworzenia swoich stoisk. Myślę, że handlujący nam też sukcesywnie zgłoszą, czy potrzebują od nas jakąś dodatkową infrastrukturę, czy chcą handlować pod zadaszeniem, czy chcą handlować z auta. Więc to wszystko sukcesywnie słuchamy, że tak powiem, głosu i potrzeb handlujących. Mam nadzieję, że uda nam się to wszystko wdrożyć w przyszłym roku.